Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku Real Madrid Fantasy. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę walczymy o ostatni upgrade środkowego obrońcy, a także, no myślę, że powalczymy już sobie o nowe ikonki. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od meczu, w klasycznym meczu. No dobra, to zobaczmy skład rywala. Ej, no trzeci raz tym typem gram podczas tej serii. Trzeci raz, ale mój skład się zmienił. Jego w ogóle, i oni grają we dwójkę, no właśnie. No ale dobra, dwa razy chyba z nim przegrałem, z tego co pamiętam. Pora się zemścić, pora się odkuć. Teraz my wygrajmy mecz, mamy naprawdę dobry zespół. Także no, mój zespół mocno ewoluował, zobaczymy jakie jego umiejętności. Leci, ale jest, Hakimi, no. O, pierwszy mecz Ramosa, o Jezu, numerki niepozmieniane, ale lipa. I dawaj, Luis Figo. Dobrze. Kamavinga! Nie trafiamy! Dobra, dawaj Roberto. Ojejku, tutaj coś się z telefonem stało. Dobra, Roberto Carlos z daleka! Kurde! I uwaga, Gareth Bale! Bale! Jest! 1-0! Czyli teraz trzeba te 5 upgrade'ów zdobyć i będziemy mieli upgrade na padziura. Warto powalczyć. Dobrze, Kama, Jezu, jaki on jest dobry. Ten Kamavinga jest naprawdę mega kotem. Nie wiedziałem, że Kamavinga ten... Właśnie w tej wersji Food Fantasy będzie aż taki dobry. Rodrigo... Kama? Figo! Jest! 2-0! Pięknie. No mógłby być też tak naprawdę Rage Quit. Wtedy byśmy sobie zupgrade'owali pierwszą kartę... oczywiście obrońcy, a potem byśmy sobie upgrade'owali napad. I uwaga, Bale! No i fajnie. Aj, zemsta jest słodka, no dostałem dwa razy w tyłek od nich, no dla mnie ten Kalulu i Grealish byli nie do pokonania. Obecnie, co to dla mnie. I ładnie, i Bale hat-trick, nice. Dobry ten Bale jest, ja pierdzielę. A w ogóle, nagrywałem odcinek wcześniejszy i powiedziałem, jak wyjdzie Bale end of an era, to wiecie, że go już zrobiłem pewnie, coś takiego powiedziałem. I okazało się, że nie wiem, jakieś 10 minut później ten Bale End of an Era wyszedł. Ja nie wiedziałem o tym tak naprawdę, dopiero później jak nagrywałem odcinek z ikoną, w której trafiłem Maldiniego, to wszystko w jeden dzień jest. To właśnie zobaczyłem tego Bale'a. Nie sądziłem, że w ten dzień wyjdzie, ale się cieszę. Cieszę się, że wyszedł. Na pewno go zrobiłem, bo to już jest, ja już to nagrywam, jak jeszcze go nie mam, ale wydaje mi się, że go zrobię. I Rodrigo, o kurde, nie wyszło. Natomiast jeżeli chodzi o ikony, to na pewno nie kupimy wszystkich, bo po pierwsze nie mam budżetu, a po drugie niektóre karty specjalne pasują mi, żeby były w takim, wiecie, ostatecznym składzie, na przykład Ramos, na przykład Modric, no to są karty, które bardzo mi pasują, swoją drogą czwarty gol Bale'a. Ty no, gościu, szczerze, za każdym razem on ze mną wygrywał, teraz, no nie ma nic do powiedzenia ten typ nawet, nie? Znaczy te typy właściwie, oj, ale dobra, wyszło i Bale nie wyszło. Dawaj Hakimi. Oj, no ten skład teraz petarda. Dlatego następny mecz nagramy w kwalifikacjach, bo tam mi 5 meczy zostało, a chciałem na finałowy odcinek zagrać ostatni mecz w kwalifikacjach i sobie byśmy otworzyli jeszcze paczki wtedy. Myślę, że to by było spoko i Bale, o Jezus, szósta bramka, ale on jest dobry, ja pierdzielę już. Serio, boję się, co będzie robił ten Bale End of an Era, bo ten jest naprawdę przemocarny. Odkąd Makalele nie jest takim, wiecie, najlepszym zawodnikiem drużyny, to bardzo odżyła ta karta, naprawdę. Odkąd Makalele właśnie nie jest tym teoretycznie najlepszym zawodnikiem, to zaczęło nim się dobrze grać. I Bale! 7-0. Dobra, zobaczmy statystyki, chyba że wyjdą teraz. Może, ale 7-0, ale im... 6 bramek Bale'a, 4 asysty Figo, okej. Okay. I asysta Kamavingi, to cieszy. Zobaczmy ile odbiorów. 2, 1, 0, 1, 3. Okej, okay, czyli Hakimim jesteśmy najbliżej. No w takim razie Walkover. Dobra, no w takim razie mamy potrójny upgrade. Asysta pomocnikiem, hat-trick napastnika, w sumie tak naprawdę podwójny hat-trick, ale już tego jakby nie liczymy. No i oczywiście Rage Quit. Także no, to będą teraz grube wzmocnienia. A więc zaczynamy od pierwszego wzmocnienia, którym jest Eder Militao Toc na środek obrony. No i powiem wam, że ten skład wygląda teraz już mocno. A to jeszcze nie koniec upgrade'ów, jeszcze mamy dwa. No i kolejnym wzmocnieniem jest Emilio Butragueño na atak, no i zostało nam tylko wzmocnienie środka pola. No i na środek pola skorzystam z karty wypożyczonej, którą jest David Beckham. Dobra karta, mam nadzieję, że da radę na środku pola, na 6 zgraniach będzie grał, także to są moje 3 upgrade. Tak naprawdę już ciężko będzie o upgrade, ale jeszcze mam jakiś pomysł, także zagrajmy sobie jeszcze jeden mecz. I uwaga, skład rywala, okej, okay. Nie jest jakiś super, w ogóle bilans w kwalifikacjach to jest chyba 4-1, coś takiego, także całkiem niezły bilans. Na jakiś rzut, ale mamy teraz wykonawców rzutów wolnych, Beckham.
Carlos. No, będzie w czym wybierać. Oj, fatalnie wyszło. Oj, dobra, mamy. To nie jest spalony, bo on mi podał piłkę. Oj, ale ja mu podałem. Także oliwa sprawiedliwa. I David Beckham, dobra piła, ale... Aj, Wutra, co ty żeś zrobił? Takie słabe przyjęcie, ale dobra. Okej. Wow. I Butra. Ale co Rodrigo porobił, nie? Co Rodrigo porobił? Grubo. Oj. No dobra, jeszcze Beckham, ładnie. I lecimy. I Butra, no nie! Loris. Okej, okay, i lecimy, dawaj. I Carlos, kurde no, ale Butra gania strasznie dobrze angażuje się w akcje ofensywne, aczkolwiek powiem wam szczerze, no mi chyba się lepiej grało, no jednak, Bale'em. Okej, okay, i Emilio Butra, genio, ale lobik, Jezu, Emilio, no dobra, Emilio pokazuje, że jednak zasługuje tutaj na miejsce w 11 podstawowej. Dawaj Beckham, pięknie, Beckham, a dawaj łupnij z daleka. Beckham! Jezu, David Beckham! Co zrobił? Co to była za bramka? Ludzie! Mamy rage quita, także mamy upgrade'y i to nie, o kurwa. Wow! Mamy oczywiście tutaj upgrade, znaczy oczywiście tak, mamy upgrade pomocnika i dowolny upgrade rage quita, ale wow, co to był za gol? Najgorsze, że nie możemy zacząć powtórki. Wow, ale jeszcze nie mogę, no nie, ale jaka to była brama, jeszcze z lewej nogi, co za ziomek, także no mamy kolejne upgrade'y, ludzie, kolejne upgrade'y mamy. A więc upgrade za Rage Quita wykorzystuje na bramkarza i zostaje nim nie kto inny jak Iker Casillas, także tak jest, to jest nasz pierwszy upgrade. No i kolejnym wzmocnieniem do środka pola to jest gościu, którego nie mogło tutaj zabraknąć. Wywaliłem, jak widzicie, Makalele, ponieważ uważam, że nie do końca zasługuje on na miejsce w podstawowej jedenastce. Ale uwaga, uwaga. Tym zawodnikiem jest oczywiście gościu, który można powiedzieć, zapoczątkował ten kanał. Pewnie niektórzy z was się już domyślają. Także Zinedine Zidane wbija do składu Realu Madryt. Będzie grał tutaj na tej pozycji. Myślę, że no, teraz to wygląda całkiem nieźle. Pozmieniajmy jeszcze te numerki, bo będzie... Oj, na pewno coś jest nie tak. No właśnie. Dobra, także zagrajmy jeszcze jeden meczek i powalczmy o upgrade obrońcy, bo tutaj też widziałbym jakieś wzmocnienie. I następny odcinek to już oficjalnie będzie odcinkiem finałowym. I uwaga, skład rywala, okej, okay, Bundesliga. I to całkiem dobra, widziałem tam Juda Bellingama, okej, okay, dobry składnik. Siema Zidane, no już grałem wersją jego Optimus chyba nawet w tym roku, był okej. Okay. Wersją Baby nigdy nie grałem, wersją Meat również nigdy nie grałem. Oczywiście kupiłem wersję Baby, bo po prostu nie było mnie stać na inne. Ale wiecie, no ważne po prostu, że jest to nazwisko Zinedina Zidana w tym zespole. To jest mega ważne. Roberto Carlos i David Beckham. Dawaj Beckham jeszcze raz! Nie, no nie, on już jest troszeczkę... Chociaż w sumie nie wiem, kogo miał na bramce. Ale ten gol Beckhama, to jest gol na pewno... No gol tej serii tak naprawdę. On już... Nie, no nie ma szans, że jakiś gol przebije tego gola Beckhama. No niesamowita bramka to była. I dawaj. I dobrze. Szczerze też bym Hakimiego wymienił, ale po prostu nie ma na kogo. Dobra, ej, ten... A, spalony. Ale i tak to Casillas bronił. Bo... No tak naprawdę... No nie ma tam żadnego prawego obrońcy, takiego wiecie, na poziomie, bo wiadomo, jest Carvajal. No i Carvajal jest bardzo dobrym prawym obrońcą, jeżeli chodzi o prawdziwą piłkę. No ale jeżeli chodzi o FIFA, to na ten moment, co ja to nagrywam, czyli to jest, czekajcie, zaraz wam powiem, który lipca. 3 lipca, to Carvajal nie dostał żadnej karty specjalnej i no po prostu nie wiem, kogo tam dać. Jest jeszcze Fede Valverde, okej, Fede Valverde spoko, tylko że jest za drogi, także no tu też odpada niestety. Więc no chyba Hakimi tam po prostu zostanie, akurat łączy się z Ramosem, taki jest plus. A i na ostatni finałowy odcinek damy sobie jeszcze jedną kartę Hero, tak już tak z dupy, jakby to powiedzieć. Musimy tylko te 5 odbiorów teraz w tym meczu zaliczyć. Karny, nie? No właśnie. Oj, szkoda, że Ramos nie dostał czerwonej kartki, bo to było, wiecie, taki, no, ważny ruch. I Casillas broni karniaka! Nice, dobrze! Tak naprawdę, zróbmy te odbiory w tym meczu, bo ja muszę jeszcze nagrać dzisiaj odcinek finałowy, no jest późno, a rano jadę. To jest jeden z powodów, ale chcę zrobić te odbiory, zrobić jeden upgrade, który bym chciał i następny odcinek będzie odcinkiem już ostatecznie finałowym, nie? To już, oj, fajnie. I dobrze, do Butra genio. Ale to był, panie... Oj, ale teraz jest wybór, no... Zidane, Beckham... Dawaj, może... Wiecie, co mi się daje, że on się dalej jeszcze przesunie? To strzelmy sobie tutaj... I dawaj, Beckham, o widzieliście? Przesunął się. I uwaga, David Beckham. I pum! A nie, jakoś taki słaby ten strzał.
W ogóle tyle osobowości tutaj jest. Nawet nie wiadomo, komu tutaj opaskę kapitana dać i szczerze nawet nie wiem, kto ma. Wydaje mi się, że mimo wszystko najbardziej z tych wszystkich zasługuje na opaskę Zinedine... No Boże, nie Zinedine. Sergio Ramos. No jednak El Capitano przez dłuższy czas. I uwaga, Bellingham. Dobra, zobaczmy sobie, jak wyglądają odbiory, bo już nie chce mi się szczerze, ale... Dobra, wiecie co? Nawet jak nie będzie tych 5 odbiorów, myślę, że wystarczy na dzisiaj. Dobra. Słabe są odbiory. Przyznamy sobie upgrade, już skończymy ten zespół i za chwilę będę nagrywał odcinek finałowy, a wy zobaczycie ten odcinek jako następny. Także tym zawodnikiem będzie oczywiście Fabio Cannavaro i to on uzupełnia nasz zespół. A także uzupełnimy sobie jeszcze jakąś ławkę. Myślę, że Thibaut Courtois zasługuje, żeby tu się znaleźć. Militao myślę, że też. Weźmy sobie też Morientesa, to jest właśnie ta karta, o której myślałem. Isco, może być też. Isco też chciałem dać do tej serii, ale jakoś nie wyszło mi po prostu. Camavinga też dajmy. I jeszcze tam na ławce sobie pozmieniajmy. Na Kai zostaje Gori, zostaje Cristiano, zostanie... O, Vinicius jest, dobra, to nieważne. No to tych sobie gości dajemy na ławeczkę. A więc tak prezentuje się skład ostateczny. Do zobaczenia w odcinku finałowym. Także dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, mam nadzieję, że jest. Subik również, do zobaczenia i siema!